Witam, z tej strony Rola, to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic Superstars. Dokładnie tak, moi drodzy, wycięż odcinku Frozen Base. Jako trip, oczywiście, rzecz jasna i oczywista. Play Act, to jest w sumie coś, czego nie podkreślałem ostatnio, że hej, gramy jako trip. No ale zakładam, że to widzicie, więc... No dobra. Tak więc lecimy. I w końcu, że tak powiem, akt drugi, ten Tailsowy, jaki był w normalnym story modzie, w końcu, że tak powiem, będzie nam dane ograć stricte zaraz po tym poziomie, bez potrzeby wchodzenia do mapy. Fajna przepaść, fajny Dims level design, przysięgam. No. Ech. Zresztą w poprzednim... Jezus! Nie w poprzednim odcinku, tylko w jeszcze poprzednim, aktualnie zamiast Dims level design powiedziałem Trip level design. Tobikowa zresztą zwrócił na to uwagę i szczerze powiedziawszy, jedno i drugie się zgadza. Jedno i drugie, że tak powiem, jest odpowiednią formą nazwy tego typu level designu, szczerze powiedziawszy. Dobra, bo... Aha, to tak wygląda, tak? Mogę po prostu wskoczyć tutaj. Mogę spróbować. No właśnie. Dobra. God damn it. A, okej, dobra. Jezus Maria. Lecimy. Okej. Egrobo Gerary here, przysięgam. Dobra. Jezus, się drapałem, kurde, po nosie i zauważyłem, że przepaść przed mną. Ledwo zdążyłem nacisnąć przycisk skoku, przysięgam. Ja wiem, że gram w Sonica i te sprawy i w sumie, że tak powiem, tej trzeba gary go fasty, ale what the fuck was that? Znaczy, że hej, nie zawsze przeszkodą, która jest przede mną, to przepaść, tak? Literalnie. Jebać przepaście w platformówkach. Aha, dobra, jednak nie mam iść tędy. Myślałem, że mam iść tędy, a... Jednak nie, apparently. Okej. Mogę tak, po prostu tak... Nie? A, dobra, to jasnej... Okej. Aha, fajnie, trip. Już nie... O, już myślałem, że już nie wejdę, dobra. Wszedłem. Hehe, nie weszłeś. Czy coś. Dobra. Okej. O, nie zamroziło mnie to. That's neat. A w ogóle, ja kurde, w poprzednim odcinku zapomniałem wbić do bonus stage'a, miałem próbować zrobić tego perfect bonusa, bo Kowal pisał, że chce, czego się spodziewałem. Przysięgam. Kowal chce popatrzeć, jak się męczę i te sprawy. Nie jest to dla mnie zaskakujące. O, dobra, wejdźmy sobie do special stage'a, zamiast do bonus póki co. To za dużo nam szans już nie zostało, żeby wiecie, żeby zrobić to perfect bonusa. Bo po tym odcinku ciśniemy ostatni zone jako trip. Więc no. Okej, mamy 5 medali for a win. Okej. W gorszym wypadku, jeśli nie uda mi się zrobić to perfect bonusa na LP, to może zrobię na tym streamie, co będę ogrywał jako legutkowe postacie. Jezus. Fajne jest to jej przyklejanie się do ścian, naprawdę, ale jeśli próbujecie zrobić double jumpa zaraz przy ścianie, to średnio zrobicie, bo zawsze będziecie się przyklejać do ściany. Okej. Dobrze. Niedobrze. Gin pajacu 1. Dziękuję. Jezus. Okej. Dobra. Ech, nie mieliśmy na tyle pierścieni. O, dobra, jesteśmy już w tym segmencie. Tak bardzo przeze mnie nienawidzonym.
Jezu, jeszcze nawalili przeciwnikami oczywiście, bo musieli. Już nie starcza fakt, że tu są przepaście, nie? To jeszcze przeciwnicy są potrzebni. Przeciwnik nad przepaścią zaraz, what the fuck. Jak wiecie, dlaczego jakbyście tam wpadli, to najpierw zostaniecie uderzeni przez Egrobo. Siema panie Yeti. a później wpłyniecie do przepaści, no cudo. Dobra. O, przylon miałem zakaz, to jest. Dobra, walk that sucker to death common now. Gim pajacu. Jeden. Czy mogłem to odpalić później, bo on później ma bardziej szalone ataki. No co, nie mogłem. Ataki te same, tylko po prostu więcej tymi syfami napiernicza. Dobra, jest. Mamy radę chyba. Chyba. Więc sobie na super formę nie stać, o samo w ogóle nas na nią nie stać. Głównie zrzucam na level design, który często i... Fajnie. Często i gęsto pozbawia mnie pierścieni albo życia, jak właśnie przed chwilą. Zajebiście. Jezus Maria. Dobra, to zostawię sobie na razie tą moc szmaragdu. Znowu prawie bym wyleciał. No, come and get some. No, chodź tutaj, Jezus. Jakoś, aha, dobra, już chciałem powiedzieć, jakoś trudniej się do niego dochodzi, ale zapomniałem, że nie mam drop dasha, który strasznie przyspieszał cały proces, raj. A pierścieniu... No, nie wiem, po co jeszcze gram w tej chwili. To, że zdechnę, to jest już niemalże pewne w tej chwili, no, ale dobra. YOLO czy coś. Dobra, idę dołem. Mam radę uniknąć. Jezus! Dobra. Okej. Dobra. Najwyżej jak teraz zdechnę, to nadgonię sam. Jezu. Okej. I'm still standing somehow. Chyba niestety nie jest ostatni. Jezu, czemu te klony nie mogą do niego dobiec? Jezu. No niestety to nie był ostatni. Dobra. Aha, teraz to. Jezu. Okej. Dobra, nice. No. Nie. No dawaj. Jest. Jeszcze? Ile on przyjmuje na klatę? Chyba dwa razy więcej, czyli 6. A mi się obzdrało, że 5. Chyba dwa razy więcej. Okej, dobra. Okej, YOLO! Dobra, okej. Jestem dumny za swojego skilla w tej chwili. Jesus. Ja już w myślach miałem takie, no nie, będę musiał to wszystko powtarzać, ale na szczęście nie. Dobra, easy win, moi drodzy. Trip got through act 1. Uff. Lecimy dalej. Okej. Akt drugi. Dobra. Czyli akt Talesowy. Jako człyp. Z przygniatającymi nas blokami. Rodem z Advance 3. No może być zabawnie. Powiem tyle. Mogę iść tędy? Mogę. A. Tylko... Okej, super. To było wszystko przemyślane przez twórców, to na pewno. Okej. No, ale dokończając, myślałem, że będzie tam, nie wiem, jakiś skrót czy coś, a tu po monetkę. To przy okazji jeszcze, mówię, level design taki tak cudownie stworzony, że po zdobyciu monetki literalnie gra mnie zabiła. Okej. Dobra. Muszę tak być, bo niestety trip nie działa jak Spike z Sonica Colors. Dobra. Okej. Dobra. Okej. Come and get some. No dobra, nieważne.
Okej. Używamy sobie spowolnienia czasu. No, idziemy tutaj. O, ku górze. O, dobra. Może być. Dobra. Nie, nie. Pośpieszyłem się. Nie zauważyłem. O pół minuty nas kuźwa to cofnęło. Boże. Potewa. Literalnie, że tak powiem, spadłem w tym samym miejscu, co wcześniej. No dobra, może nie w identycznym samym miejscu, nie pamiętam w jakim wtedy spadłem, ale chodzi o sam fakt, że ponownie jesteśmy niżej. A. Okej. No dobra. Checkpoint, moi drodzy, checkpoint. Tyle oni nasrali tych przeciwników tej, że ja nie wiem, czy dam radę wbić do bonus tej, że naprawdę. Może być trudno, bo ja tutaj będę tracił pewnie pierścienie za pierścieniami. W tym poziomie już było dużo przeciwników jako Tails, a teraz to już w ogóle. Okej. Okay. I... okej. Okay. Cudownie. Dobra. Nice. Chodzimy na zewnątrz, więc chwila spokoju, bo na zewnątrz, przynajmniej tak było w poziomie Tailsa, był w miarę spokój. O, tam mogę iść na górę. A, dobra. Tu jest checkpoint, będzie bonus stage. O, właśnie. Let's go. Czas spróbować sił. Ponownie. Mówię, teraz są już takie szalone te bonus stage, że one po prostu wszędzie, zawsze i wszędzie mają koniec poziomu. Te pierwsze tego nie miały. Ja aktualnie na Switchu, jak przechodziłem to na Perfecto, to przechodziłem w jednym z tych wczesnych. Przez co nie było tak dużo przepaści, przez co było po prostu o niebo łatwiej. No ale dobra, zobaczymy. Może nie będzie tak źle. Dobra. W sumie zastanawiam się naprawdę, bo te bonus stage, no nie oszukujmy się, to są special stage z Sonica 1, tak? I zastanawia mnie fakt, dlaczego oni aktualnie zrezygnowali z Goal i dali jakieś portale, like... Jest to... ciekawe? Zastanawiające, I guess? Skoro poszli tak bardzo po klasyku, no to... Jest to zaskakujące, ale... whatever. Nie, żebym jakoś wielce potrzebował tych goli w swoim życiu. W ogóle widzicie, jak ja przechodzę między te bloki? To tylko pokazuje, jak bardzo, bardzo ta fizyka w tych bonusach nie jest tak, jak być powinna. Jak... No i po chuju fest. Już, bez sensu. Już nie będzie. Perfect bonusu. Sięgam. Jestem ciekaw, czy te bonus stage, znaczy one na pewno też muszą się w końcu w jakiś sposób zaokrąglać, tak jak to special stage robią. Ale jestem ciekaw po prostu po jakim czasie. No nieważne. Lecimy pod koniec i tyle. Ech. Dobra, koniec. Więc tak, jak sami widzieliście, fizyka tutaj nie jest tak, jak być powinna. Nie, żeby to było jakoś wielce zaskakujące. Wiecie co? Pod tym względem powiedziałbym, że fizyka w specialach z Sonica 4 do pierwszego była lepsza. Bo tam po prostu żeśmy tak dziwnie nie przeskakiwali. No nie wiem, to jakoś bardzo dziwnie działa. Wiecie, tak jak fizyka w normalnych poziomach w Sonicu 4 do pierwszym z siepa Okersona, tak co w specialach nie była zła. Nie była idealna, ale wciąż. Dobra. A bo to tylko ja, no. Cóż, no. Jeśli chodzi o całokształt, preferuję... Dobra, chodźmy do special stage'a. Why not? Preferuję aktualnie Sonica 4 epizod pierwszy niźli Sonic Superstars, okej? Okay? Umówmy się.
Zdecydowanie bardziej. Więc wiecie, możliwe, że to po prostu moje właśnie takie, że hej, lubię Sonic 4 epizod pierwszy i może sobie tak wmawiam w tej chwili, że lepsza tam była fizyka, ale wydaje mi się, że jak najbardziej. Ale tak, preferuję naprawdę Sonic 4 epizod pierwszy od Superstars. Przysięgam. Okej. Okay. Ładnie, piękne. Trip God Medals. Uhu. Okej. Okay. Picobello. No dobra. To wracamy na Frozen Base aktu drugiego. Okej, okay, dobra. Niedobra. Otóż, kurde. Okej. Okay. Dobra. Uf. Więcej kolcy się nie dało, przysięgam. Mega Man nie miałby tu łatwo, to na pewno. Super. Nie to, że wszędzie kolce, to jeszcze przeciwnicy, którzy mają kolce wokół siebie, kule z kolcami. Co mnie tam uderzyło? Ej, nie serio, co mnie tam uderzyło? Przecież niczego tam kuźwa nie było. Nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę nie mam. O, dobra, nice. Okej, okay. Wow. Przydałoby się więcej takich segmentów w tej grze, naprawdę. To było króciutkie as fuck. Okej. Okay. Trip got through act 2, moi drodzy. No, chciałem tylko pominąć odliczania tutaj, proszę bardzo. Okej, okay, i... Jo, dobra, podoba mi się to, w jakim aktualnie Eggmobilu jesteśmy. Aktualnie każde postacie w tej grze mają swój własny Eggmobil, w którym lądują. Sonic ląduje w Eggmobilu z Sonica 1, Amy z Sonica CD, Tails z Sonica 2, a Knuckles z Sonica 3. A aktualnie Trip ląduje w Eggmobilu z pierwszej walki z doktorem Eggmanem z Sonica 3, czyli Vanjul Island. Jak on tam tymi płomieniami napierniczał. My sobie nie możemy płomieniami napierniczać, możemy laserkami, tak jak cała reszta. Ale wciąż bardzo mi się to aktualnie podoba, że każdy ma inny swój Eggmobil i że aktualnie, jeśli chodzi o wszystkie postacie poza Trip, pierścienie, dziękuję, poza Trip aktualnie, no bo Trip to jest jej pierwsza gra, jakby nie patrzeć, Superstars, do wszystkich innych postaci, że tak powiem, te Eggmobile są z gier, w których się po raz pierwszy pojawili. To jest bardzo, bardzo fajne aktualnie. A z kolei ten poziom jest nawiązaniem do aktualnie gry innej Segi, o nazwie, o której zapomniałem z jakiegoś powodu. Opa Opa, o, Opa Opa, tak. To była, że tak powiem, swego czasu Opa Opa było niczym Sonic. Dokładnie tak. To była taka pierwsza ich maskotka, jeszcze przed Alex Kidem, z tego co dobrze kojarzę. Znaczy, może powiem tak, Opa Opa nie była stricte taką wiecie, maskotką, ale to była ich najgłówniejsza seria naprawdę w ich początkach. Jeśli chodzi o rywalizację na rynku gier komputerowych i konsol, w sumie bardziej konsol pod tym względem. No to Opa Opa to była ich taka pierwsza, powiedzmy, bardziej kultowa seria. Więc no. Więc ciekawie, że nawiązali aktualnie do Opa Opa. Swoją drogą nigdy nie grałem w tą serię. Ups. Dobra. Okej. Okay. To też chyba więcej na klatę, albo nie? Przyjmuję? No nie wiem, dobra. Okej. Okay. No i mamy to coś. Przysięgam, to coś, bo literalnie nie wiem, jak to nazwać. Napierniczamy w to w takim razie. Więc no, też tutaj niczym to się jakoś wielce nie różni, znaczy... W sumie żaden boss dotychczas się nie różnił, nie? Tylko po prostu byli potężniejsi. Więc tutaj, że tak powiem, dosyć spory minus, bo chociażby taki Knuckles w Sonicu 3 NK w swojej historii miał kilka swoich własnych bossów, a... Znaczy, w przypadku Trip... Dobra, już zaspoilerowałem, kinda. Będzie jeden boss. Różniący się. Jeszcze. No, zapewne już i tak, jak większość z was pewnie wie. Więc, że tak powiem...
Więc no... Okej, dobra. Ale tak, dotychczas nie było żadnego oryginalnego bossa, to fakt. Okej. Rozwalony. Rozdupcony i w ogóle. Szybko through act 3, moi drodzy. Jestem ciekaw, czy będzie cutscenka. Jest, okej. Wow! Cutscenka w History Trip. Co się dzieje? Przysięgam. Srutututu. Okej. Fajnie. No dobra. Tak więc, moi drodzy, to było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zagramy w Sonic Superstars. Na samym odcinku, moi drodzy, ogrywamy ostatni zone gierki jako Trip. Dokładnie. Tak więc powoli, malutkimi kroczkami zbliżamy się do w końcu końców Sonica Superstars. Tak więc tak, moi drodzy, na samym odcinku Egg Fortress. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i do zobaczenia do następnych odcinków. See ya!